Hej, cześć, witajcie w czwartym odcineczku sezonu drugiego RimWorld. Na dodatku Ideology. Ostatnio bardzo rozbudowaliśmy naszą technologię, dzięki czemu dzisiaj już powinniśmy móc naprodukować fajną broń, fajny pancerz dla naszych kolonistów. W ogóle śmiesznie się gibają przy badaniach, to jest nawet fajne. Żeby nie ssali, żeby nie dali się łatwo pokonać. No i zobaczymy, czy to tutaj miejsce, ta tutaj obrona będzie epicka, czy może jednak coś nie wyjdzie. Zastanawiam się, czy nie wywalić jeszcze trochę z tego kamienia tutaj. Być może całą tą górę będzie trzeba wywalić, bo może być za blisko. No ale tak, dzisiaj musimy dalej jeszcze posunąć technologię, postawić stoły do produkcji. Odblokowaliśmy wieżyczki, które również się przydadzą, ale one są najbardziej przydatne w jakimś dobrym miejscu, bo postawienie ich tutaj to tak jak proszenie się o to, żeby ktoś je zniszczył. A jeżeli będą niszczone na każdym napadzie bandytów, no to będzie bardzo duża strata materiałów. A, no właśnie, powinienem był to na samym początku powiedzieć, ale jednak od dzisiaj zachciało mi się robić codzienne odcinki z RimWorlda, więc zacznę je robić już teraz. Właśnie, pokoloruj swój plecak. Nieładnie tak mieć szare ubranie. Tylko niewolnicy mogą mieć szare, beznadziejne ubranie. W ogóle miałem niby go poświęcić, ale nie wiem, co z nim zrobić tak naprawdę. Czy się go pozbywać, czy nie. W ogóle co ty niesiesz? Trupa jakiegoś przynosisz skądś tam, nie wiem po co. Jak na razie mamy niewiele komponentów i stali. Fabrykacja idzie bardzo szybko, wręcz chyba mógłbym postawić tak naprawdę trzeci stół badawczy. Tylko nie ma za bardzo tutaj chyba na niego dobrego miejsca. Jak widzicie, tutaj jest już głęboka góra i jakby go wstawić tu, to byłby problem. Jak go postawię tutaj, to nie będzie miejsca. Chyba że przestawić to urządzenie gdzieś. No ale nie, ten stół też trochę kosztuje, a wydaje mi się, że jeszcze nie potrzebujemy trzech. Dopiero jak się zaczną te epickie technologie, po jakieś 6-12 tysięcy, jak będziemy musieli mnóstwo tego robić, to wtedy będzie to potrzebne. Praktycznie nie mam żadnych super technologicznych modów, więc nic tu nie kosztuje, jakieś dziesiątki tysięcy badań, więc dwa stoły są już spoko i tak naprawię całą grę. Mamy handlarza dobrami egzotycznymi, wyłączmy tą mapę, bo trochę przeszkadza. Zapominam ciągle, kto miał się zająć handlowaniem. Evert. Dobra, chodź, pohandlujemy. Teraz oni mają dostęp do wszystkiego, co tutaj w bazie mamy. Możemy zakupić komponenty, gdyby były przydatne. Gdybym potrzebował, może plastali można trochę kupić. Mogę im sprzedać ten kieł. I w sumie tyle. Nie ma nic przydatnego do kupienia ani sprzedania. Oho, jest i napad, ojej. Zastanawiacie się, po co ja tak bardzo chcę jak najszybciej tą super broń odblokować, no to zobaczcie. Zobaczcie, ile ich będzie, w ogóle znowu chyba nie mam żadnych szans, znowu będę musiał się pewnie kryć. Zastanawiam się, czy w ogóle warto próbować tutaj się bronić, czy może to jest bez sensu. Mam wrażenie, że to jest trochę bez sensu. Oni są frakcją zaawansowaną technologicznie, więc chyba mają dobrą broń. Czekajcie, nie, co to jest? Czy oni nie mają żadnej broni zasięgowej? Autek, wywalam cię na koniec, żebyś mi się nie mylił, bo nie możesz używać broni, więc idź tam badania rozwiązywać i tak dalej. Badać. Bardzo zresztą potrzebne nam technologie. Natomiast resztę kolonii wyślemy do walki. Oni będą przez chwilę chillować i nic nie robić. Kurde, mają piły łańcuchowe. Szkoda, że słabe. Czekaj, czy oni wszyscy mają słabe piły łańcuchowe, czy nie ma? Jest jedna normalna. Zdobycie ich będzie całkiem przydatne. One zwiększają prędkość ścinania drzew i ogólnie zajmowania się roślinami. Chociaż to nie jest jakieś chyba niesamowicie przydatne. Jak widzicie, drzew no to na tej mapie dużo nie ma. Więc ustawmy się mniej więcej tutaj chyba. Trochę bliżej nawet można. O tu. Miejmy nadzieję, że po drodze nie strzelimy jakiegoś
nosorożca, zebrę to tam se możesz trafić. O kurde, ale dobry strzał. Jeden strzał, jedna śmierć. Prosto w serce i to... To był strzał Lopo na 100%, bo on ma tą fajną broń. Prawda? A nie, to Bato trafił, dobra, jednak nie. Widzę, że przeliczyłem troszeczkę umiejętności Lopo. On ma strzelania 4, Bato ma 3. Zobaczcie, te typy nic nie robią dosłownie. Zbliżmy może naszą tutaj drużynę bliskiego zasięgu, czy tam średniego zasięgu. Zacznijcie strzelać, bo oni są głupi, nic nie robią. Was dwóch też zbliżymy. Będą więźniowie, czy nie będzie? Podchodzą, podchodzą, możemy się cofać. Cofają się, czy nie się? Nie, cofają się, dobra. Zbliżcie się, nie pozwolimy im oczywiście uciec, ani się wycofać. Zbliżamy się jeszcze bardziej. Bo jak zaczną uciekać dalej, chcę do nich strzelać. Okej. Celność słaba, nie pozwólcie temu gościu z piłą łańcuchową podejść. Co tam, bandziorzy? Myśleliście, że jesteście tacy potężni. Kurde, gdyby oni wzięli zasięgową broń, to to byłoby takie trudne. A w tym momencie to jest banał. Na podstawowej wersji Rimworlda nie można strzelać podczas biegania, więc... broń wręcz jest wtedy znacznie potężniejsza, no ale... wszyscy wiemy, że broń strzelnicza jest znacznie potężniejsza niż broń wręcz, no. Próbujesz gonić gościa z karabinem z piłą łańcuchową, no co zrobi? No na pewno cię nie strzeli, przypadkiem i nie umrzesz. I tak powinno być, natomiast podstawowa wersja Rimworlda niestety powoduje, że... ci goście mieliby dużą szansę, chociaż oni uciekają tak powoli, weźcie ich gońcie. Strzelać do nich, może któryś upadnie. Wątpię, ale spróbować zawsze można. Przy okazji więcej ich sobie zabijemy. Tak. To nie ma żadnego znaczenia, bo te frakcje nie mają konkretnej ilości ludzi. Mają ich dosłownie nieskończoność. No dobra. Jack zostanie złapany czy nie? Został. I dzięki temu zyskaliśmy parę fajnych pił łańcuchowych. Zobaczmy, czy to jest ta normalna? Nie, wszystkie są słabe. Gościu z tą normalną musiał niestety uciec. Ktoś się chce załamać. Lopo, czemu? Bo jest głodny, potrzebuje tego supercharge'owania i nie ma sztucznej części. No, oni już mają za wysokie wymagania. My ledwo co zbudowaliśmy tą kolonię 3 odcinki temu, a oni już wymagają ode mnie absurdalnych rzeczy, których nie jestem im w stanie dać. No, nie jestem zwyczajnie. I to wszystko jest spowodowane tym. Tym, że na tej mapie coś się znajduje, coś co ma wartość jakiegoś 40 tysięcy. Przecież jak zaczniecie nową mapę, to wartość budynków zwykle jest jakieś może 1000, 2000, 3000. Coś takiego, prawie nic. A my mamy na starcie 45 tysięcy. Zobaczcie, jaka ta wartość jest dużo większa od wartości kolonistów i przedmiotów. Normalnie ona jest mniej więcej w tej samej lidze. Zwykle nawet jest mniejsza niż wartość przedmiotów w moich rozgrywkach, a tutaj nagle jest 3 razy większa, czy 4 razy większa. Być może warto by było odkryć, co się tutaj znajduje i zrobić coś z tym. Mam takie podejrzenie, że to może być tutaj. I przydałoby się kogoś tutaj wysłać. Czy możesz tu wejść? Czy jesteś w stanie to dekonstruować? Niech ktoś to zdekonstruuje. Jak najszybciej. Nie, tu nic nie ma dosłownie. Tutaj absolutnie nic nie ma. Wykopcie to jakoś tak, żeby można było zobaczyć, czy coś tu jest w środku. No niestety. Przez to mamy bardzo utrudnioną grę. Z tego dziwnego powodu niestety. Myślę, że powiększę trochę nasz magazyn. O tyle, o ile się da. Wszystkie bloki, które nie są pod górą głęboką, czyli nie są takie ciemnozielone, jestem w stanie wykopać, czyli mogę dosyć sporo powiększyć ten magazyn. I tak mamy mnóstwo miejsca, bo na tej mapie nie ma jakiejś gigantycznej ilości rzeczy do zbierania. Nie mogę sobie zbierać 3000 drewna i zapchać magazyn. W ogóle weźcie tą medycynę stąd jak najszybciej, by się nie zepsuła. A nie, jeden z tych typów widzę się wykrwawił, co oznacza, że być może moglibyśmy go zrobić więźniem, gdybym to zauważył wcześniej.
Co to? Zadanie? Czemu się cztery rzeczy naraz dzieją? Co jest? To nieważne, to jakieś... To MOA jest. Czyli czyli zagrożone wyginięciem zwierzęta, które mnie nie obchodzą. Fabrykację odblokowaliśmy, fajnie. I jeszcze questik. Czyli tak, zaatakuje nas, uwaga, grupa 20 ludzi. I za to możemy zyskać nic przydatnego. No naprawdę, 20. Ilu nas jest? 10 z niewolnikiem. 8, którzy mają jakąkolwiek broń. 2 chyba ma dobrą broń. Nikt nie ma pancerza i tutaj mam pokonać 20 gości. Czy was posrało? To wszystko przez to. Mamy 2 razy więcej kasy niż powinniśmy mieć. Powinniśmy mieć w tym stadium gry coś koło 50 tysięcy, mamy 100 tysięcy. Zaczyna mnie to trochę irytować, bo gra będzie mi rzucała 2 razy silniejsze wyzwania, które niż powinny być. Niby wiem tam, że niektórzy ludzie grają na 500% zagrożenia na tych storytellerach, więc to już w ogóle jest jakiś hardcore, no ale nie, ja nie lubię takiego stylu gry. Ja tu nie gram po to, żeby po trzecim odcinku wszyscy umarli. Bo tak to musiałbym restartować tą serię 40 razy. A to się szybko nudzi, nie dość, że mnie, to też większości widzów również. Co tam mamy następnego handlarza? I to znowu jest stateczek, więc skontaktujmy się z nim, może tym razem będzie coś ciekawego. Możemy kupić mnóstwo zwierząt, tylko po co? Mamy tak, mamy 4 kury i jednego koguta, więc ich nie sprzedajemy. Żarcie nie interesuje mnie, sprzedaż żarcia. Na pewno moglibyśmy skórę z psa sprzedać albo z pantery. Bawełnę kupywać czy nie? Mogę kupić komponent mechanoidowy i kupię go, bo jak jest okazja, zawsze trzeba brać. To jest naprawdę super wartościowe. No i 4 zwykłe komponenty kupię. Natomiast sprzedamy... jadeit? Tak, sprzedajmy jadeit. On jest tylko do wyglądu. Jak będę go chciał, to będę go... To zdobędę go w jakiś inny sposób. Wtedy będę go zdobywał, a tak to nie, lepiej go sprzedać. Tak samo... Im więcej jestem w stanie sprzedać jakiejś beznadziejnej broni i ubrań, tym więcej zrzucę niepotrzebnej wartości kolonii. Natomiast zyskam srebro, które jest no trochę bardziej wartościowe, które można wymienić na coś przydatnego. Nie warto mieć dużo kasy w czystym srebrze, czystym złocie, bo nie daje ci to nic. Nie poprawia twojej obrony, nie poprawia przetrwania, natomiast zwiększa ilość przeciwników, których będziesz dostawał. Czyli tak zwane kręcenie bata na własną dupę. Ten pokój widzę, mogę powiększyć, żeby stał się taki prawie prostokątny. Teraz tak, przydałoby się dać podłogę do magazynu jakąś. Wydaje mi się, że on przez dłuższy czas będzie w takim kształcie. Raczej nie będę go szybko zmieniał, więc spokojnie można wrzucić tutaj jakąś podłogę. No i tak samo trzeba zacząć produkować wreszcie komponenty nasze. Stołek fabrykacji, który kosztuje, o kurde, 12 komponentów, 200 stali. Bo chcę trochę produkować broni i tak dalej szybciej i te komponenty. A rzeczywiście odkryliśmy tutaj jakiś niewielki pokój. Ale myślałem, że więcej tutaj będzie, jest tylko w miarę bezużyteczny szajs. No i tak, więcej... Będę potrzebował więcej stali w tym momencie i to sporo więcej, bo poza bawełną do produkcji uzbrojenia i pancerza będę potrzebował przede wszystkim stali komponenty, a komponenty również robi się ze stali, czyli właściwie tylko stal. Tutaj jest jakiś taki dziwny naturalny murek, który każe wykopać, żeby łatwiej się dostawali do tej stali. Oho, mamy burzę, tylko że niestety bez deszczu, więc trzeba uważać, żeby się baza nie spaliła, chociaż teraz drewna to mamy już dosyć mało. Mamy handlarza szamańskiego z jakiejś tam wiochy. Ja chciałbym zobaczyć, czy to rzeczywiście daje drewno. To co tutaj sadzę. Ale to powinniśmy za chwilę zobaczyć, bo niektóre są już wyrośnięte, zaraz ktoś powinien przyjść. No nie, kura znowu dostała piorunem, naprawdę, czy ty masz głowę zrobioną z żelaza, czy co? Te kury to jakieś magnezy na pioruny, weź ktoś je tutaj uratuje tą kurę. Bo ona zaraz się spali. Nie!
Dobra, uratowana. Połóż ją teraz na ziemi. Spaliło jej całkowicie nogę. No nie, kuro. Lekarz. Co tam będziesz się technologią zajmował? Rozumiem, pancerz nie jest nam potrzebny. Szybciej, uratuj kurę lepiej. Wylecz ją, zanim się wykrwawi. Hiena chce kurę numer 6 upolować. Gdzie ta hiena? Tutaj, ojejku, jest blisko. Weźmy wszystkich, kogo możemy. Zbierzmy armię. I zacznijcie strzelać. Trafiona. Została trafiona. Drugi raz. Ucieka, ale mam wrażenie, że wróci, jeżeli jej nie zabijemy. Tak daleko poszła, to chyba już nie wróci. Nie! Dosłownie, zobaczcie, znowu wraca. Tak jak myślałem. Trzeba się jej pozbyć. Albo jest całkowicie zabita, albo będzie wracała ciągle, więc... Trzeba się jej pozbyć. Kura wyleczona, dobra robota. Powinna przeżyć, niestety chodzić już tak dobrze nie będzie. W ogóle nie wiem, jakby kura chodziła na jednej nodze. No... Chyba się jednak nie dowiemy, jak kury chodzą na jednej nodze. Ale co się dowiemy, to jak smakują kojoty. Chociaż w sumie zostanie przerobiony i tak na papkę mięsną, więc to nie ma znaczenia. No i na bliski zasięg to... Dużo z niego nie zostanie. Co tam, stal się skończyła niestety w magazynie. Tia. No ale już zaczęli wydobywać tą rudę stali. Nie mówiąc już, że w tej górze to tych rud jest pewnie ze 20 poszczególnych. A mamy dalej tu, tutaj i tu i tu i wszędzie właściwie rudy takie, no, wystające. Ja nie lubię stripminować gór, bo to paskudnie wygląda na mapie. Znowu moje kury. No wiecie co, hieny. Oj, ta kura jest chyba martwa. Lopo, trafisz ją za pierwszym razem, czy nie? Nie. Kura jest martwa. Wszystkie te kury to jakieś... One są nieszczęśliwe. Ciągle coś się im dzieje. Za każdym razem te kury mają tak przesrane. No nie mówcie, że już się bałem, że nie zabiją hieny zanim nie podejdzie. No dobra, będzie dużo żarcia. Tylko problem jest taki, że nie ma gdzie te trupy położyć. Wiecie co? Ja tu zrobię inną strefę. I tutaj będą się znajdowały jedynie ciała. I jedynie fresh. I jedynie świeże. Więc wrzućcie je tutaj natychmiast. Żarcia w sumie sporo jest. Więc z tym problemu nie będzie. No, w złym miejscu stołek postawiłem, brawo. Wielki mózgu. Twórzmy teraz komponenty. Aż będziemy mieli ich powiedzmy 25. To jest taka jakaś spoko ilość. Tylko, że nie mamy stali, no właśnie. Stal musi zostać przede wszystkim przyniesiona, bo już ją wydobyliśmy. No naprawdę? Ile tych hien jest na tej mapie? Ile tych zasranych hien jest na tej mapie? Wszystkie kury są martwe. Ja już sam zaznaczę je, żeby się ich pozbyć. Bo one tutaj nie pożyją nawet chwili. Chyba, że... Nie. Żyć będzie, czy nie będzie żyć? Nie mogę. Uwielbiam. Zwykła hiena jest w stanie przeżyć 10 strzałów. Wyobrażacie sobie zostać postrzelonym 10 razy i żyć dalej? Dobra, zostawcie te kury. Jeszcze żyją. Jeszcze się powstrzymajcie przed ich zabijaniem. Możecie sobie emu, czy tam moe. Moa ustrzelić. Mamy zaawansowaną fabrykację. Od teraz możemy zaawansowane komponenty produkować. Tylko tak, czy do karabinu szturmowego będę potrzebował zaawansowanych komponentów? Nie. Potrzebuję jedynie 7 zwykłych komponentów i 60 stali. Więc każmy wyprodukować jeden taki karabin. Chociaż nie róbcie go. Przede wszystkim potrzebuję drugi stołek fabrykacyjny zrobić. To jest priorytet. Brakuje rzeczy do badania w tym momencie i tak, zastanawiam się, co by tutaj wziąć. Hydroponika mogłaby być niezła. Autodrzwi mogłyby być niezłe. Chyba medycynę wezmę. Tak, powinniśmy zająć się w tym momencie szpitalem, czyli sterylne materiały, łóżka szpitalne, produkcja medycyny i... jak to się nazywało? Monitory procesów życiowych. A później... Będzie trzeba na pewno więcej energii zdobyć. Kurde, jakbym chciał, to ja mógłbym tą kolonię bardzo szybko rozwinąć.
już w tym albo w następnym odcinku moglibyśmy mieć na przykład jeszcze dwóch, trzech więcej kolonistów. Całą tą część mapy zająć bym mógł, jakbym chciał postawić tutaj geotermalny ten generator, zdobywać więcej energii. Tutaj postawić jakiś tam, tutaj się bronić, a tutaj będzie taka ściana i tu, przez co oni nie mogliby tędy przychodzić, musieliby iść naokoło i byśmy ich tu rozstrzeliwali, bo w tym momencie to oni chyba mają jednak bardzo dobre wejście do bazy, niestety mają jeszcze bandyci. Tutaj są też dwa gejzery, więc gdybym odciął też również tą część mapy od zewnątrz, to miałbym jeszcze więcej prądu. W tym momencie prąd to nie problem. Największym problemem jest stal i komponenty, a przede wszystkim komponenty, bo stal można szybko wykopać, a komponenty trzeba jakiś czas produkować. Jak widzicie, troszeczkę im to zajmuje. Dwa stoły będą w stanie wyprodukować może ze 3 lub 4 komponenty dziennie. Albo może i 6. W zależności od tego, jak szybko będą oni produkowali, czy będą się zatrzymywali w połowie, czy nie. Zaawansowane komponenty, jak widzicie, potrzebują plastali i złota. Więc na razie nie będziemy ich produkowali, zresztą za bardzo ich do niczego nie potrzebuję. Więc nie ma tragedii. Więc ja tą strefę tutaj chyba całkowicie usunę, bo będzie trzeba szpital gdzieś zrobić. Mamy te 3 kury, wiecie co? Zastanawiam się, czy tych kur nie wywalić. Tutaj jakbym przeniósł większość bawełny i drewna, to tutaj mógłbym postawić szpital o tu i nie musiałbym nic przestawiać. Ej, dobra, to jest zajebisty pomysł. Robimy tak, te kury i tak super nic nie dają tutaj. Więc tak, tą zonę możemy usunąć, przede wszystkim przeniesiemy tu. Kury zabijemy, bo większość z nich i tak zmarła. Dobrze wiecie, jak to się skończyło. One są magnesem na pioruny i właściwie wszystko. Wszystko, co złe, przytrafiło się tym kurom już w tym sezonie. Więc pozwólmy im umrzeć w spokoju. Niech nie są torturowane hienami, piorunami i innymi rzeczami, chorobami, plagami, spalonymi nogami. Mamy również odblokowane łóżka. Tylko do tego będę potrzebował sporo srebra. Więc to można przenieść tutaj. Tutaj będą lądowały rzeczy od handlarzy od teraz. I tak. Mamy nie tylko sterylne podłogi, ale również sterylne ściany, dzięki czemu ten szpital będzie wyglądał bardziej jak szpital. I zastanówmy się, jak chcemy to zrobić. Niestety mod na lepsze planowanie z różnymi kolorami planów jeszcze nie został zupdate'owany, więc będę chyba chciał zrobić ten budynek jakoś tako. Jako tako. Będą tak, łóżka, vital monitor. Łóżka, vital monitor. Tak mi się coś wydaje. Dwa łóżka można koło siebie postawić. I tutaj również mogą być łóżka i vital monitor. Tak samo z drugiej strony. Łóżka, vital monitor, łóżka, vital monitor, łóżka, vital monitor. I tutaj już mogłaby być ściana. Tutaj będzie przejście, tutaj będzie przejście, tu będą drzwi tutaj. Więc zróbmy dziurę, żeby było na drzwi. I teraz musimy pomyśleć o... A co gdyby wywalić tutaj te łóżka? Wstawić je, o, tu, tu i tu. A tutaj zrobimy wejście do drugiego pokoju, w którym będzie trzymana, o, medycyna i inne takie rzeczy. Dobra, wydaje mi się, że to jest bardzo dobry plan na budynek. Będzie trzeba te miejsca przestawić, ale dobra. To nie problem. Już były przestawiane parę razy. No i mamy plan budyneczku. Możemy zacząć to robić. Przede wszystkim jedynie sala operacyjna będzie musiała być sterylna. Więc zrobimy niebieskie sterylne ściany. Ojejku, ile to będzie srebra kosztowało. Jedna ściana 200. Następna ściana 140 i 180 i 160. Na razie zrobimy drewniane drzwi. One będą paskudne, ale nie mam jeszcze auto drzwi. Po pierwsze, a po drugie, auto drzwi wymagają mnóstwo energii, jeżeli chcę ich budować dużo. I mnóstwo komponentów, więc to się póki co zupełnie nie opłaca. A, i tutaj chciałem też drzwi. A resztę szpitala można zrobić z granitu. Zrobimy też granitową podłogę, żeby nie zużywać sterylnej podłogi, która przyda się właściwie
jedynie w sali operacyjnej. Co mamy? Chemię odblokowaliśmy. Co to daje chemia? A! Będziemy mogli neutraminę produkować. I produkcję narkotyków też odblokowaliśmy. A, dobra. Czyli będziemy potrzebowali chyba jeszcze jednego pokoju. Czekajcie, trzeba to trochę przestawić. Te drzwi postawimy tutaj. Tutaj nie będzie drzwi. Tutaj będzie ściana. A ten pokój powiększymy. Tylko tak, magazyn musi być większy. Natomiast pokój produkcji narkotyków, medycyny i tak dalej może być taki niewielki. No i póki co niech strukturę zbudują, a wewnątrz się dobuduje wszystko później. Nie wszystko naraz. Czyli tak, możemy tutaj zrobić, powiedzmy, odtąd mniej więcej duży teren sadzenia tego, co daje drewno, czegoś. Wiecie co, wydaje mi się, że to jest nawet zdecydowanie za duże. Zmniejszymy ją o wluj. Tego drewna i tak nie będę dużo potrzebował, bo staram się go praktycznie nie używać do niczego. Czy tych kur to nikt nie przyniesie? Niech się nie zepsują. Bawełny będę potrzebował również mnóstwo, więc muszę jej produkować jeszcze więcej. Więc tutaj zrobimy wielkie pole bawełny. Natomiast jeżeli będę potrzebował więcej jedzenia, to zwyczajnie powiększymy tą strefę tutaj, ryżu, jak również będziemy mogli ją powiększyć w tą stronę, bawełnę przenieść całkowicie tu i ewentualnie powiększyć ją również w tą stronę, a barwniki gdziekolwiek wywalić, na przykład tutaj, bo nie są nam super potrzebne. W ogóle dalej mamy w bazie mnóstwo tych śmieci, mamy ten samochód starożytny, który każe rozmontować. W sumie, skoro mam prąd, to mogę tą lodówkę przenieść tutaj. Ale nie, przecież ona mi się wcale nie przyda. Bo nie mam posiłków. Nie tworzę posiłków, a żremy pastę. Czyli lodówka mi się do niczego nie przyda. Mamy już 4 komponenty. Niestety konsoli nie można przenieść. Bym musiał ją rozłożyć i tutaj złożyć jeszcze raz. Ale energii mam mnóstwo, więc myślę, że zbudujemy jeszcze jeden ten supercharger, bo coś mi się wydaje, że nie starcza go dla wszystkich, tak. Część kolonistów ma za mało tego superchargera. Mamy 1000 bawełny, możemy dodać również dywany w pokojach, ale to później. Najpierw ten szpital musi zostać zrobiony, a to zajmuje troszeczkę. Produkcję medycyny odblokowaliśmy. Ile mamy stali? 80. Aha, a tutaj leży prawie 1000 i nie przenieśli tej stali stamtąd. Rozumiem. Brakuje nam stali, bo nikt nie chciał jej przenieść. Natomiast wydaje mi się, że tutaj nie ma granitowych bloków, a same slate'owe i limestone'owe są. Co jest ogromnym problemem. Bo nikt teraz nie tworzy nowych bloków kamiennych. Więc myślę, że tutaj zrobimy strefę, na której będzie można kłaść jedynie bloki granitowe. I teraz, jeżeli na mapie gdzieś będą bloki granitowe, a powinny gdzieś tu być, na przykład tutaj, zaznaczymy je, każemy je przenieść, a właściwie natychmiast przenieść, to będą nowe kamienie granitowe do przerobienia na bloki. Skończyliśmy badanie już wszystkiego, co zaznaczyłem. Kurde, to już poszło niesamowicie szybko. A, mamy małe kurczaki. Akurat teraz. Cokolwiek. Niech se tam biegają po bazie, albo robią właściwie co chcą. Ech, ale chyba z tym będą problemy. Ciekawe, czy w ogóle starczy mi srebra na sterylne... O, starczy mi na sterylną podłogę. Dobra, to jedziemy z tym od razu. A, i fajnie, akurat teraz plaga się wzięła. Akurat teraz. Miejmy nadzieję, że nie będzie z tym problemu. Zaznaczmy wszystkim, żeby się leczyli najlepszą medycyną, jaką mamy. Nie chcę tym razem stracić nikogo dla plagi. Mamy 2 doktorów, więc nie jest źle. Plaga wyleczona 93%, zajebiście. I tutaj 75%, też bardzo dobrze. Jeżeli oni będą z takimi... z taką dobrą jakością leczenia leżeli w łóżkach, to powinni być spokojnie wyleczeni. Lopo dostał również 83%, czyli naprawdę potężnie. I jeszcze chyba Black Eagle zachorowała na plagę. Tak, ona niestety dostała 31%, bo się sama leczyć zaczęła.
Wolałbym jednak, żeby BKPL ją wyleczył, bo on to zrobi znacznie lepiej. Self-tending zawsze wychodzi słabiej. Czyli tak, Evert przeżyje, Antoninus przeżyje, Lopo przeżyje i jeszcze tylko chyba Black Eagle. Black Eagle jak na razie źle się to zapowiada, bo zamiast ona leżeć w tym łóżku jak powinna, to niestety ona robi co chce. Okej, okay, teraz ma leczenie 79%, powinna również przeżyć. Kurczak nam chce uciec, nieważne. Teraz ważne jest przeżyć tą plagę. Tea. Ona wyzdrowieje również, więc to nie jest problem. Jakby tak trochę więcej poleżała w łóżku, to byłoby lepiej. Ale już jak widzicie, jeżeli większość paska od samego początku jest czerwona, to znaczy, że odporność jest większa niż choroba. Natomiast jeżeli większość paska od samego początku dotąd byłaby zielona, to znaczy, że plaga byłaby większa niż odporność. Dlatego jak cały pasek jest praktycznie czerwony, to znaczy, że przeżyje. Więc, no tak, wiem, trochę to dziwne, ale nie powinniśmy się bać w ogóle. Zauważyłem, że plany znikają, jeżeli coś się na nich zbuduje. Jest to ciekawe, ale nie wiem. Jestem przyzwyczajony do tego, że tak nie robią, więc myślę, że będę popełniał przez to błędy i zapominał, że coś tam zaplanowałem, a później nie ma nic. Zastanówmy się, czy możemy zrobić znowu ten rytuał? Możemy. Jakość potencjalna 92%. Rozpocznijmy. Być może więcej kolonistów nam się przyda, bo byłoby fajnie mieć więcej ludzi do konstrukcji. Znowu będziemy mieli lampiony. Tym razem jest ich chyba jeszcze więcej niż poprzednio. One w ogóle oświetlają mapę, jak przylatują nad budynkiem na przykład, to się robi jaśniejszy. I gibają się do muzy w śmieszny sposób. No i dupa, nie udało się. Była bardzo niska szansa na to, że będzie nudny rytuał, no ale niestety tak się stało, zdarza się. Ale chyba będziemy mogli ten inny rytuał przeprowadzić. Zastanówmy się, to powinno być gdzieś tutaj. Tak, możemy stworzyć flagę do spalenia z 40 drewna i 40 bawełny, więc zróbmy to. Jedynie Black Eagle ma chyba jeszcze plagę, ale jak widzicie, wyjdzie z tego. Nie, dobra. Antonius też ma i też jest mu dobrze. Lopo przeżyje i Evert przeżyje. Nikogo nie stracimy. Jak się ma dobrą medycynę, to już jest wszystko raczej z tymi plagami ok. A jak będziemy mieli już w ogóle szpital profesjonalny, to naprawdę nigdy więcej nie powinniśmy mieć problemów z tymi plagami. No i kurczaki! Mówiłem o plagach, że wszystko te kurczaki. Chyba gra tych kurczaków nienawidzi, bo teraz jeszcze zachorowały. Niby na grypę, no ale nie zamierzam ich leczyć. Proszę bardzo, gro. Dopięłaś swojego. Zabiłaś moje kurczaki, wszystkie, które były. Pozbyłaś się ich. Oświetlimy też szpital. Naprodukowaliśmy już całkiem sporo komponentów w sumie. Niby 8, ale wydaje mi się, że one zostały, jak widzicie, na przykład na Neural Supercharger zużyte 4. Między innymi. Oho, artefakt. Pierwszy quest o artefakcie. Jest to nasza zajebista broń plazmowa. Oczywiście zaakceptujemy ten quest i będziemy brać wszystkie okazje, żeby go zdobyć. Niestety pójście po sam artefakt proste nie jest, bo jak widzieliście w poprzednim sezonie tam było mnóstwo mechanoidów, z czego jeden od razu urwał w walce wręcz szyję mojemu koloniście w pół sekundy. No to było naprawdę nieprzyjemne. A jednak, ktoś te kurczaki leczy. Pytanie, co z tego... A nie, kurczak wstał i już go nie leczy. No dobra, jak chcesz umierać, to proszę. Co najlepsze, ten jeden przeżyje. Ciekawe, jakie nieszczęście przydarzy mu się później. Widzę, że Jezwikus próbował Bautistę przekonwertować. Tyle, że jej nie potrzebujemy do konwersji. Dobra. Odprawmy rytuał spalenia tego... tej flagi, czyli... To się nazywa rytuał Jowisza. No właśnie, to też robiliśmy całkiem niedawno, ale dalej jest znacznie większa szansa na to, że się uda, niż na to, że się nie uda. Więc zróbmy to. Nie ma co czekać jakieś lata na to. A, i znowu był nudny. Super, widzę, że gra mnie teraz nie cierpi. No, z samochodu wypadł jeden złom. Mogło być gorzej. Czyli tak, chcemy łóżka medyczne tutaj wstawić. Do nich potrzebujemy w sumie też komponentów. No nie mogę.
zanim ja zacznę produkować tą broń, to minie wieczność, jeśli tak dalej pójdzie. Antoninus Prius się zesmucił. Co jest tak bardzo nie tak? Aha, Neural Supercharge'a nie ma niestety, a i coś go boli. Boli go ta plaga, ale jak widzicie, zdobył już całkowitą odporność i teraz wyzdrowieje bardzo szybko. Prądu dalej produkujemy więcej niż zużywamy, więc jest spoko, ale myślę, że dorzucimy jeszcze jeden panel słoneczny, a nie mamy już nawet stali. No to czas wykopać następną rudę stali, tym razem powiedzmy tutaj. Niech będzie ta ruda stali. Też troszeczkę powiększmy dostęp do niej, żeby szybciej to kopali. W razie czego mamy tu i tu jeszcze blisko bazy, więc to jest niezłe. Czyli mamy dwa łóżka medyczne. Do tego postawimy monitor Vitalsów. To też potrzebuje stali i komponentów. No właśnie, dobrze, że zacząłem je produkować, bo będę ich potrzebował bardzo, bardzo dużo. Co jest? Zadanie? Muszę się zająć dwoma psami. Na 24 dni. Ale jak to zrobię? Będę mógł dostać jakiś szajs. Na przykład dwa zaawansowane komponenty i 24 złota i jakiś skill trainer. Wiecie co, jakby to było samo złoto i komponenty i tego złota byłoby z 60 czy może 80, to wtedy bym wziął. No ale 24 dni, a ja je muszę ciągle leczyć. One są chore i będę musiał medycynę na nie zużywać, inaczej umrą. A wtedy nic nie dostanę. Stracę medycynę, stracę czas i nic nie dostanę, jak umrą. Więc myślę, że nie będę robił tego zadania. Ja nie lubię takich zadań z przetrzymywaniem więźniów ani zwierząt, które są chore. Aha, kuguar uporował kurczaka. O, jak mi przykro. Tak się zastanawiałem, co może się jeszcze stać, żeby życie im bardziej utrudnić. I nie, to nie jest ten kurczak, który wyzdrowiał. Ten kurczak... Dobra, moi koloniści będą pewnie następni, więc... Przygotujmy ich. Przygotujmy ich do walki. Każmy rozstrzelać tego kuguara i tyle. No dokładnie, od razu postanowił, że trzeba upolować naszych kolonistów. Ale coś mu się nie udało. Jakby nie mógł na gazelę zapolować. Grubasiarz. Oho! Lopo dostał nową cechę. Jest to... Żelazna wola, dzięki czemu załamywał się będzie znacznie rzadziej. I znacznie trudniej go załamać. Tak samo... bardzo trudno go będzie nawrócić, ale na szczęście jest z naszej religii, więc to żaden problem. Jak widzicie, on dalej ma 10 różnych problemów pomniejszych, ale jako że teraz ma znacznie mniejsze oczekiwania, jest znacznie trudniejszy do załamania, to nie będzie z tym problemu. Ile mamy ludzi, którzy kraftują na jedynce? 3. Dobra, to jest nieźle, bo te komponenty coś powoli idą. W ogóle co bezpośrednio daje ten supercharge? Działa na dzień, daje 10% świadomości, 20% szybciej głód wzrasta i 25% szybciej się uczą, czyli wszystkie skille, które wykonują, będą o 25% zdobywali doświadczenia szybciej. Czyli to jest ogólnie niezłe. Tych superchargerów mógłbym zbudować jeszcze kilka więcej, żeby każdy mógł to ciągle robić. Tylko bym potrzebował więcej prądu. Ale właśnie zaznaczyłem generator słoneczny, żeby go zbudowali, to po pierwsze. A po drugie, będzie trzeba powiększyć tutaj wielkość tego magazynu kamieni, bo skończyło się w nim miejsce. Dalej, dodajmy jeszcze dwa łóżka. O, 10 komponentów następnych. Świetnie. Nigdy nie będę miał wystarczającej ilości komponentów na broń. W ogóle, czy nasz więzień, nasz niewolnik chce się wydostać, czy nie chce? W sumie to nie za bardzo chce. Raczej nie mamy problemu z tym więźniem. W ogóle żadnych czaszek na palach nie stawiałem w tej serii. Być może będzie trzeba się zająć tym w następnym odcinku. Co jest? A, drona psychiczna, czyli teraz wszyscy będą chcieli się załamać niestety. Ups. To może się nie skończyć dobrze, ale zobaczymy. A, mamy 14 komponentów, czyli jakbym dodał jeszcze dwa łóżka, to będzie spoko. 4 łóżka na razie nam wystarczą, Vitals monitorów nie potrzebuję, bo... No i to jeszcze nie jest ten moment, jeszcze nie jestem aż taki bogaty, no sorry. Nie mam 100 tysięcy komponentów i stali do wydania tak po prostu. Natomiast co mogę dać, to
dywany do każdego pokoju. To po pierwsze. Po drugie, będzie trzeba nowe domy zbudować. Więc myślę, że postawię je gdzieś tutaj na piachu, żeby nie przeszkadzały w budowie żadnego pola. Tutaj już nie sięga. Tak, wiatrowe turbiny już tu nie sięgają. Tutaj też damy dywan. No i tak, wydaje mi się, że można dodać takie rzeczy jak stołki do łóżek, jak również szafki. Miejmy nadzieję, że nie skończy mi się drewno po postawieniu wszystkich tych stołków i szafek. Aha, jest Vicus i Bato, znowu się biją. Który to już raz? Czwarty, piąty? Miejmy nadzieję, że się nie wykrwawili. Nie. Nie uszkodzili sobie żadnej części ciała, to bardzo ważne. Aha, zapomniałem, przecież te pały zużywają zajebistą medycynę na leczenie zadrapań. Wyobraź sobie, zadrapałeś się tak na rączce, a oni wyjmują narkotyki, specjalistyczny sprzęt, kładają cię na sali operacyjnej, zużywają te antybiotyki, całe ich wiadro, a później nadchodzi plaga i nie ma dobrej medycyny. I napij się proszę herbatki ziołowej, bo nic lepszego dla ciebie nie mamy. Zużyliśmy całą dobrą medycynę na zadrapania. Tak właśnie wygląda Rimworld, więc ja im muszę wyłączyć możliwość używania dobrej medycyny i patrzeć na to ciągle, bo inaczej te pały ją całą zmarnują. Co to? Zwierzę się gdzieś tu rozbiło. Co to jest w ogóle? Wygląda troszeczkę jak taki wielki środkowy palec bez reszty dłoni. Znaczy, dłoń ze środkowym palcem takim wielkim i... No nie wiem, nie wiem co to jest, nie chcę wiedzieć nawet. Dobra, czyli przez tego drona niestety Bato i Jezwikus nie będą przez większość czasu nic robili, bo przecież zadrapania wymagają leżenia na łóżku przez cały dzień. A nawet przez kilka dni. Znowu mamy sporo komponentów i stali. Myślę, że można zacząć produkować znowu te karabiny. Wreszcie trzeba to zrobić. Bez nich to ja jestem spalony, jestem zniszczony i pokonany już. Oho, BKPL. Gdzie jesteś? Tutaj jesteś. Dobra, czyli cię nie upoluje ten frajer, bo możesz się od razu tutaj schować do budynku. Bautista, weź się gdzieś tam przesuń, spieprzaj stąd. Zbierzmy kolonistów. Zacznijcie strzelać do tego kuguara. Dawać, rozstrzelać go! No rzeczywiście, znowu kuguar wytrzymał 10 strzałów na klatę, moje ulubione. Są one chyba zrobione z tytanu. Oj tak, tak, ćwiczcie, ćwiczcie strzelanie. Bądźcie w tym zajebiści. Chyba będę musiał rozkazać również produkowanie bloków limestone'u, gdyż inaczej nie pozbędę się tych bloków z tego tutaj wysypiska. A chciałbym się ich na przykład stąd pozbyć. Czy stąd? I co zrobić wtedy? Niestety nie mamy ani trochę neutoraminy, więc nie jestem w stanie produkować medycyny póki co, ale i tak mogę stołek do tego postawić. Znowu drewna brakuje, a do tego stołu... 12 komponentów potrzebuję do stołu do produkcji medycyny. No nie, 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 nie. Karabiny ważniejsze. Medycyny troszeczkę jeszcze mam, poradzę sobie. Bandyci czasami przynoszą ją, a z takimi dobrymi łóżkami i ze sterylnym pokojem to... zwykła medycyna ziołowa i tak powinna wystarczyć do wyleczenia wszystkiego z łatwością. To tak, zetnijmy wszystkie drzewa, jakie są tutaj gdzieś w pobliżu na mapie. Tutaj jest ich mnóstwo. Wszystko co tutaj jest, wszystko, absolutnie wszystko. Potrzebuję tego drewna, czyli okazuje się, że tutaj zupełnie nic chyba nie było. Ewentualnie może tu coś jest? Nie no, nie wiem, to musi być gdzieś we wnętrzu góry. Ewentualnie może te rudy z szafirów czy czegoś innego są takie super drogie. Ale nie, przecież one nie są moje. One nie powinny należeć do bogactwa kolonii, bo zwyczajnie nie są moje i tyle. Niestety produkcja broni trochę zajmuje, właśnie dlatego mamy dwa stołki. Mamy jakąś strukturę, która się pojawiła, czy raczej dowiedzieliśmy się o jej istnieniu. Ale wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego z artefaktem, więc jednak to oleje. Dalej koloniści są uzbrojeni bardzo słabo, nie ma szans, że to pójdzie dobrze. Znowu się biją. Kto tym razem się bije? Chyba Black Eagle i Evert tym razem. Czemu ci koloniści się aż tak bardzo nie lubią? Co to ma być? Aha, oni się nawzajem nie lubią, bo nikt z nich nie ma części mechanicznych. No ale kurde, no z czego mam zrobić wam te, naprawdę? Z drewna, z papieru, może chcecie mieć marmurowe oko? Wszystko przez to, że... Już powtarzam to już wiele razy, ale niestety ta mapa jest jakaś upośledzona.
Oho, jest kolejny napad, a ja dalej nie mam dobrej broni. Czy tym razem będę w stanie się obronić? A ci nawet nie tyle zwykłą broni mają, oni też dual wieldują część broni, jest ich 10, czyli mam szansę, bo mam kolonistów 8, którzy są w stanie coś strzelać. Mam pytanie, czy oni będą czekali, czy nic nie będą, czy od razu atakują? O, jeszcze będą saperów używali, czyli natychmiast będą podchodzili. Chciałem wykończyć karabiny, żeby ich użyć do walki, ale to nie będzie możliwe. Okej, na szczęście są dosyć głupi i będą atakowali po kolei, więc myślę, że mogę ustawić kolonistów tutaj. Postrzelać do tych, co podejdą najpierw. Nie wychodźcie za ten. Czy naprawdę oni będą podchodzili, a ja im nic w tym czasie nie zrobię? Czy ktoś zechce zestrzelić tego gościa, co tam z dynamitem przeszedł? Dostał w głowę. Cofnijmy się. Przeszli przez mur. Czy uda nam się to w ogóle przeżyć? Boję się, że ktoś umrze. Jest duża szansa, że ktoś umrze. Przejdźmy tutaj. Za mur, przejdźcie za mur. Walczcie mądrze. Walczmy mądrze. Otoczmy ich. Lopo w ogóle ukry się za kamieniami. Podejdźcie bliżej, żebyście mogli w ogóle strzelać. Pały. Dobra, pokonaliśmy ich. Pytanie, co straciliśmy? Co wysadził gościu? Wysadził ścianę i właściwie nic poza tym. A nie, straciliśmy dwie klimatyzacje. I tak, wszyscy żyją. To najważniejsze, ale czy straciliśmy jakieś części ciała? Antoninus jest cały. Black Eagle straciła palec. Evert nic nie stracił. Lopo nic nie stracił, ale są bardzo ranni wszyscy. Uratuj Bato, proszę cię, Black Eagle. Mateusz, natychmiast iść uratuj Antoniusa. Reszta niech robi co chce. Całą medycynę przenieście. Tą najlepszą i tą ziołową również. Są 4 ranne osoby, właściwie to 5, ale jeden z nich na pewno tak. Bato ma 10 godzin, więc on przeżyje długo, tym się przejmować nie muszę. Lecz przede wszystkim Black Eagle, to jest najważniejsze. Lopo ma 4 godziny. Kto ma jeszcze dobrą medycynę? Black Eagle. O cholera, mam przesranę. Mam jednego medyka teraz. Autek, dostaniesz w tym momencie możliwość leczenia. I lecz Everta, bo ona ma 11 godzin, czyli przeżyje. Evert jest już wyleczony. Antoninus wyleczony. Black Eagle będzie leczony za chwilę, tak samo Lopo. Wszyscy przeżyją. Bato ma jeszcze 7 godzin. O nim zupełnie zapomniałem. Ale no właśnie, on miał 11 godzin, więc przeżyje spokojnie. No, jak widzicie, tak wygląda napad bandziorów bez zbroi i bez dobrej broni. To mogło się skończyć bardzo źle. Wręcz ja się dziwię, że wszyscy przeżyliśmy. Myślałem, że paru z nas umrze, a udało się przeżyć. Jedyne co, to się niektórzy chcą załamać. Drony mentalne już nie ma. Problem jest też z jedzeniem, ale Lopo poszedł już jeść, więc to nie problem. Mamy jeden karabin i to dobry. Naprawdę fantastycznie, to jest masywna rzecz. Od razu rozkażemy też stworzenie... W ogóle zastanawiam się, czy się bardziej opłaca stworzenie zwykłego, czy tego lepszego hełmu. Lepszych hełmów mógłbym zrobić 6, bo mam 60 plastali. Zobaczmy, jaka jest różnica pomiędzy nimi, czy to jest aby na pewno opłacalne. Zrobimy kuloodporną kurtkę i zwykły hełm, jeden. I kolonista, który dostanie karabin, również będzie w to uzbrojony, dzięki czemu będzie nie dość, że dobrze strzelał, to jeszcze będzie dobrze chroniony. Mamy jakiś tam questik. Moglibyśmy przyjąć kolonistkę za to, że zaatakują mnie jacyś tam bandziorzy. Między bandytami czerwonego krzaku, a ciemnymi kretami. Zobaczmy, co to są za bandyci. Czyli to są ci bandyci jedni, a te mole to są, czy te krety. Porównajmy jeszcze ten karabin w ogóle z inną bronią. W sumie nie ma on najlepszego DPS-u, DPS 7,4.
ale za to ma zasięg, jak widzicie, 30, czyli prawie o 50% lepszy niż te ciężkie SMG. A to jest również bardzo ważne. Strzelanie z większego zasięgu potrafi ratować dupę. A i hełm założyła Bautista. Weź zdejmuj ten hełm, cfelu śmieciu bezwartościowy. Nie wolno ci takich dobrych rzeczy nosić. Kto ma tego SMG-a? Mateusz, on ma chyba najlepsze strzelanie, ta ma 9. Więc Mateusz dostanie hełm i również karabin. Natomiast SMG-a dostanie ktoś, kto ma najgorszą broń. BKPL w tym momencie miał najgorszą. Niech weźmie znacznie lepszą. Zmieńmy hand cannon na bolt SMG, które się gdzieś tutaj znajduje. Wydaje mi się, że to jest to. Nie, to jest semi-automatic rifle. To jest bolt SMG. Już się skończył. No to jej nie uratujemy, no ale nie wiem, to nie byłby dobry pomysł, żeby przyjmować dwa napady na raz, kiedy jesteśmy beznadziejnie uzbrojeni. Czekaj, czy ty, kościu, krwawisz? Nie. Medycynę możemy przenieść tutaj, jako że ta ziołowa medycyna się trochę psuje. Nie, gościu, nie karabin. Miałeś przenieść tam? Znowu musimy coś zacząć badać, a jest parę rzeczy, które by się przydały. Takie jak auto drzwi, hydroponika, produkcja biopaliwa, jak również moździerze. I w sumie to idzie aż za szybko czasami, to badanie. Że ja bardziej potrzebuję czasu na budowę i craftowanie, a technologię już mam na wystarczająco wysokim poziomie. Co jest? A, kolejny statek mechanoidów. Niestety nic nie jestem w tym stanie. Niestety nic z tym nie mogę zrobić. Oho, drzwi tutaj zostały rozwalone przez jednego z bandziorów. I się leopard, czy tam gepard się tam dostał do bazy. Jak tam stali komponenty? Stali mamy 146. Komponentów nawet nie widzę. Czyż myśmy wcale ich nie mieli? A to wygląda. No dokładnie, nie mamy ich wcale. Mamy drugi karabin. Tym razem normalny, niestety. Ale to też nieduży problem. Na pewno jest sporo lepszy od pistoletu wulkanicznego chociażby. A co to? Dwa kuguary się pobiły. Widzę, że jednemu idzie bardzo dobrze, a drugiemu beznadziejnie. Cóż za epickie Battle Royale. A widzę, że wszystkie zwierzęta tutaj zostały zabite. Skąd tyle tych kuguarów się tu bierze? No, wszystkie mogą sobie tu tak po prostu wleść. Niech ktoś te drzwi szybko zbuduje, bo zaraz się wścieknę. Black Eagle, czemu ty tak powoli chodzisz? A, bo masz dalej rany po bitwie. Nie, nie mówcie mi, że to są po... To są permanentne rany, których nie da się pozbyć. O Boże, uchodzenie 85%. Super, i jeszcze sporo bólu. 9%. Czyli minus 5 do humoru, niestety. Mamy handlarza. Tym razem statek handlowy. No to co tam, pohandlujemy z nimi. Przydałoby się sporo szajsu sprzedać. Możemy jakąś tam skórę sprzedać na pewno. Moglibyśmy sprzedać sporo bawełny, bo zaraz będzie następna partia. W zamian za to kupimy wszystkie komponenty, które mają, albo no nie wszystkie, kupimy 10. Kupmy 100 neutoraminy. Sprzedajmy jajka emu, sprzedajmy sporo ryżu. No i dobra, wychodzi na razie na zero. Co możemy jeszcze sprzedać? Stali nie chcę sprzedawać, plastali nie chcę sprzedawać. Tą zbroję z Eltexu sprzedamy, czy to ubranie, dzięki czemu będzie więcej kasy na... Oni mają mechaniczne komponenty. Kupiłbym jeden, okej. Co mogę jeszcze sprzedać? Ubrania, których nie noszę. No i dobra. Minimum zarobimy kasy, ale za to na pewno zdobędziemy potrzebne i bardzo przydatne rzeczy. Jezwikus dalej ma te mechanity. Kurde, myślałem, że to zajmie trochę krócej. No i tak, mamy teraz lepszą broń. Weźmy, zbierzmy powiedzmy 5 kolonistów chociażby, albo może i nawet wszystkich. I urządzimy sobie ogromne polowanie na patałasiarskie kuguary i inne bzdury, bo jak widzicie, za dużo ich tu jest. Powiedzmy, schowajmy się za kamieniami czy coś tam. Kuguar za kamieniem się nie ukryje. Strzelać, strzelać.
Dobra, został rozstrzelany. Biega ten drugi, panikuje. Gepard, również go rozstrzelajcie. I jeszcze jeden kuguar został. Dobra, to był banał. Jest Wikus, chce się załamać, czemu? Bo ma poważny ból, jest głodna, chora. I została obrażona, jest trochę zimno i potrzebuje swojego ubrania. Czyli militarnego beretu. Czyli będziemy potrzebować opracować technologię specjalną tych ubrań, bo teraz ich nie mamy niestety. A, i znowu jakaś choroba. Ale przynajmniej z kolonistów tylko Autek dostał tą chorobę. A tak to Bautistę można chyba olać. Oho, następny napad. Tym razem mechanoidy. O kurde. Termit. Dwóch pikemenów. I trzech kosiarzy. Jeden gościu z lancą. Oni atakują jak zawsze od razu. Więc weźmy całą kolonię, zbierzmy. To jest poważna rzecz. Jeśli ktoś się załamie, to będziemy mieli przesrane. Kto idzie jako pierwszy? Termit. Co on w ogóle ma za broń? Chcę wiedzieć, co to jest za broń. Ma niewielki damage. Spory zasięg. Nie mam zielonego pojęcia, co to za broń. Nawet nigdy nie widziałem jej w akcji. Niestety te mechanoidy idą razem w kupie. Nie chcą się rozdzielić za bardzo. Czemu do nich nie strzelacie? Przecież są już w zasięgu. Nie może trafić celu. Czy wy jesteście ślepi? Przecież on jest 5 metrów od was. Dobra, mechanoidy nie umieją używać tych obrony, o kurde. To jest jakieś działo. To jest jakieś działo, które jest groźne. Odsuńmy się jak najdalej. I do kosiarzy. Kosiarzy można rozstrzelać, bo mają za mały zasięg. W ogóle 14 komponentów w mechanoidu puścił. Ciekawe. Mógłbyś nie strzelać do moich tych... Co one robią w ogóle? Biegają w kółko. Jak gałgany. Dobra. Przestawmy się. Jak na razie nic nie, nikogo nie straciłem. A on strzela do moich biednych lalek. Nie. O kurde, ale on jest wytrzymały. BGPL został trafiony. Żyje. Nic mu nie jest. Jest Vikus, podejdź. Black Eagle ma za mały zasięg. Też podejdź. Pikeman został zabity. Przesuńmy się tutaj. To będzie niebezpiecznie, ale za to będziemy mogli pokonać. Jest Vikus, dostał z lancy. Prawie mu stopę odstrzeliło. Boże, ale oni mają Zeza. Największym problemem nie jest brak dobrej broni nawet. Czy pancerza, tylko to, że mają Zeza. I jak widzicie, 1 na 5 strzałów. Cofamy się. Ta broń jest... Przynajmniej wydaje się groźna. Jaki ma... O kurde, to ma obrzydliwy, ogromny zasięg. Nawet nie jestem w stanie za bardzo... Nie mam pojęcia, czy jestem w stanie tego unikać. Okej? Nawet nie muszę. Tego gościa szarżujemy. Bo on jest na bliski zasięg, bezużyteczny. Dobra. Pokonaliśmy wszystkich, żyjemy. BKPL wykrwawi się za ponad dzień, więc nie problem. Jest Vikus, ma 9 godzin, to jest okej. Mateusz... Bato też ma ponad dzień, Black Eagle ma 13 godzin. A, i płuco ma zniszczone. Lancer zniszczył Black Eagle płuco. Niestety. Mówię, przydałby się pancerz, ale co robić, kiedy... Kiedy nie jestem w stanie go jeszcze skraftować na tyle szybko. A nawet jeśli bym zrobił dla dwóch, trzech kolonistów, to i tak ktoś by... Batista, typało, zostaw to ubranie. Mateusz, załóż tą kuloodporną kurtkę, bo inaczej niewolnik se ją weźmie. Aha, to jest... jesteśmy w stanie to nosić nad jumpsuitem, więc jest okej. Ciekawe, czy da się te rzeczy wojskowe również pokolorować. Weźmy je wszystkie na czerwono, nawet hełm. Ciała mechanoidów też się nam w sumie przydadzą, bo można je rozłożyć na części. Na szczęście mechanoidów było tylko kilka, kurde. 14 komponentów nam przynieśli, więc chyba się opłacało. Myślę, że za jedno płuco 14 komponentów się jednak opłacało. No naprawdę. Wielkie papugi nas zaatakowały teraz. Gro! Nie robi się tak. O, część z nich pobiegła tutaj, bo są kurde głupie. Będą biegały w kółko. Ale tak, wszyscy są chyba wyleczeni. Nie. Nie są wyleczeni. BKPL.
lecz jest wikus. A, niech zgadnę, obaj medykowie leżą na łóżkach i nic nie robią. Tak, Black Eagle zamiast leczyć swoich towarzyszy czeka aż umrą. Czy ktoś umiera w ogóle? Nie, nikt nie umiera, wszyscy są w miarę zdrowi. Jedynie jest wikus się wykrwawiała, a BKP leżał obok w łóżku, miał to w dupie. Uwielbiam Rimworlda i kolonistów. Albo wszystko robisz sam, albo się zajmujesz absolutnie wszystkim, albo oni sami się pozabijają. W ogóle mamy te groźne papugi, więc byłoby miło, gdyby wszyscy zostali w środku i nie wychodzili, bo mamy mały problem. W ogóle zaznaczmy wszystkich. Nikt nie umiera na tyle szybko na te choroby czy infekcje, żeby musiał... Aha, Antoninus otworzył se drzwi. No dobra, to otwórzmy wszystkie drzwi tutaj. Myślę, że papugi dużo nie zrobią. Myślę, że szybko je pokonamy, prawda? No chodź tu, gdzie jest pieprzarz? Dziadzie jeden. Evert, wyłaź z tym karabinem również. Czy wy jesteście półmózgami walniętymi? Rozstrzelajcie tą papugę. Dobra. Widzę, że na 2 metry też mają zeza totalnego. O cholera, idą tutaj. Lopo ucieka, wracaj tutaj. Czy to są wszystkie papugi tutaj? Nie, jest jeszcze jedna tu. Ale tak to tak, BKPL może wracać do robienia czegokolwiek, tak samo Black Eagle. Bato jest zbyt wolny, żeby cokolwiek zrobić. A, Bato umiera. Więc niech leży na łóżku. Niech go ktoś zaraz wyleczy. A, tu jeszcze jedna papuga przylazła. Super. Bato się już nie wykrwawi, Mateusz się już raczej nie wykrwawi. Evert jest ok. Jest Vicus, jest ok. Black Eagle jest ok. Któryś z nich miał infekcję. Antoninus ma infekcję, więc szybko do szpitala leć. Lopo, bierz tą swoją snajpę i zestrzel tą papugę, bo mnie zaraz coś trafi chyba. Prędzej mnie coś trafi, niż ty trafisz tą papugę. BKPL, jak najszybciej wylecz najlepszą medycyną, jaką się da, Antoninusa. On jako jedyny ma w sumie infekcję. Co jest? Papuga chce rozwalić ścianę, znaczy drzwi. Jest Vicus, bierz swoją broń, strzelaj. Black Eagle, ty tak samo. Dobra, po papudze. No nie wierzę, że ta kolonia sprawia tyle problemów w tym momencie. Obyś Antoninusie przeżył. Oby ci dał 90% przynajmniej. Żeby to było jakieś 90% i jest 78%. Ale to jest wystarczające chyba, żeby przeżył już w tym momencie. No ale co tam? Dzisiejszy odcinek pewnie będzie trochę dłuższy niż zwykle. Nawet coś mam wrażenie, że będzie dużo dłuższy, a i tak będę musiał dużo wycinać. Mam jednak nadzieję, że wam się codzienne odcinki spodobają i cześć!